zaczynając swoje kontakty z żeglarstwem, często nieco mylą żeglowanie z pływaniem statkiem miłości, z pięknymi kabinami, z kelnerami itd. I to jest takie pierwsze sito, przez które przechodzą. Bartek Milewski, jestem szefem szkoły żeglarskiej Róża Wiatrów. Od razu odpadają te panie, które no nie mogą żyć bez pomalowania sobie codziennie rano paznokci, nie mogą żyć z tym, że te paznokcie mogą się zerzeć, kiedy się linę weźmie do ręki. Potem już absolutnie wśród tych pań, które żegluję, no ja przynajmniej się nie spotkałem z jakimś grymaszeniem. No a na morzu to w ogóle wszystko jest w soli, mokre, wszystko jest brudne i jak nie ma słońca, to jest przeklapane. I mimo to, jak się wraca do domu, to się tęskni za tym. Wspomina się bardzo miło to, że o, gdzieś tam kiedyś torba mi zgniła. Magdalena Gościńska, jestem instruktorką żeglarstwa. Żegluję od 13 roku życia. Trochę więcej jest jednak dziewczyn, które sobie właśnie wolą poleżeć na plaży, a tutaj jednak to muszą być takie złych dziewczyny. Zofia Gawryś, pływam od 20 lat. Żeglarstwem zarazili mnie rodzice. Na łódce nie było prądu, nie było ciepłej wody, kupaliśmy się w wodzie. Wieczorami siedzieliśmy przy świeczkach, była kwestia ognisk i takiego survivalowego trochę życia. Kobiety lepiej żeglują na jachcie, a mężczyźni lepiej gotują. Kobiety są bardziej odpowiedzialne, nie zdarzają się takie przypadki hura-bura, co to ja nie potrafię. Są spokojniejsze, bardziej opiekuńcze dla jachtu, dla załogi. Najtrudniejsze na jachcie jest wzbudzenie zaufania, bo jednak co facet, to facet. Kobitka, no może tutaj nie pociągnąć za mocno, może sobie nie dać rady siłowo. W 45 rejsach byłam, przy czym 15 rejsów prowadziłam sama, byłam kapitanem i ponad 40 tysięcy mil morskich przepłynęłam, to jest około 10 tysięcy godzin na morzu. Nazywam się Ewa Skut. Ostatnio się pasjonuję wyprawami polarnymi na Islandię. 4 razy na Antarktydzie byłam, 2 razy na Spitsbergenie, 2 razy na Grenlandii. Nawet do tej pory się mówi, że słabe pojęcie nie nadaje się do żaglowania. Kiedyś, jak żaglowcy były jedynym środkiem transportu towarów, to oczywiście kobieta była bardzo szanowana na lądzie, w domu, ale zabraniano jej wejście na pokład. Ale tęsknili żeglarze do kobiet i wierzyli w to, że postacie kobiet pokażą im właściwy wiatr lub odgonią sztormy i dlatego zakładali nadziowe galiony, takie figurki kobiet półnagie i służyły do tego celu, żeby właśnie rejsy były szczęśliwe i szczęśliwie się zakończyły. Jak w tej chwili kobieta to jest rzeczą normalną na jachcie, te galiony są niepotrzebne, bo sama jej obecność sprawia, że nie tylko jest fachowa obsługa jachtu, urok, dźwięk i ciepło też przynosi szczęście żeglarzom.